Dzień dobry Państwu. Wszystkich telewidzów witam po wakacjach, tym razem w Zamościu. W Zamościu, które jest obstawione rusztowaniami, które przeżywa teraz renesans swego istnienia, w którym zadania konserwatorskie objęły całe miasto. Jest to dawny kościół franciszkanów. Obecnie w jego wnętrzu mieści się sala kinowa. Historia tego budynku jest jednak o tyle ciekawa, że franciszkanie właściwie wprowadzili się do obiektu wcześniej wybudowanego. Zamojski, któremu zależało na tym, by handel w jego mieście rozwijał się na sposób nowoczesny, wybudował w tym miejscu gildię kupiecką, kantor wymiany, miejsce składowania towarów, miejsce, gdzie tranzytem przez Zamość przyjeżdżający kupcy mogliby znaleźć lokum dla siebie i dla swoich towarów. Jest to obiekt o tyle ciekawy, że pod nim znajdują się w trzech, a nawet w czterech kondygnacjach olbrzymie piwnice, gdy jeszcze lodówek elektrycznych nie było, kiedyś dawno, dawno temu składowano tam mięsiwa, po których to czasach pozostały różne urządzenia w postaci haków, bloków, które trwają do dnia dzisiejszego. Zjawia się fryz, bogato zdobiony. Okna rozstawione są najczęściej tak, że pomiędzy jednym skrajnym, a dwoma blisko ku sobie ustawionemu jest pewna przestrzeń i w tej przestrzeni znajduje się godło kamienicy. Dawniej spełniało ono ważną rolę rozpoznawczą, a więc we framudze, we wnęce stoi albo anioł, albo Madonna. Niekiedy mówi się o kamienicy pod lwem, czasem pod smokiem. I dalej powiedzieć trzeba, iż niektóre kamienice zamojskie były jednopiętrowe, inne natomiast dwupiętrowe, tak jak ta, którą w tej chwili rysuję. Bogate jednak belkowania rozczłonkowywały horyzontalnie fasadę. Tu wypada narysować teraz dalsze okna. No i to, co dawniej wyróżniało te domy pomiędzy innymi, mianowicie pogrążone dachy, ukryte poza attykami, a attyka polska, jak przypominamy, składa się z dwóch pasm, pasma arkaturowego i bardzo bogatego grzebienia. Ów grzebień bywał jeszcze, jak to w dawnych kronikach czytamy, sztybrami zdobione. To były wszystkie części, ale jeśli o tym mówimy, to pamiętać należy o jednym, mianowicie o tym, że fasady kamienic zamojskich, szczególnie te, które zachowały pierwotny swój charakter, są bardzo bogato zdobione, a więc podziały pionowe i poziome wyznaczają ornamentykę fryzów. Są tutaj różne, bardzo bogate elementy ozdobne. W niektórym przypadku będą to ciągi wolnych oczek, kiedy indziej liście akantu, które tutaj w Zamościu zmieniły się i niejednokrotnie przypominają jakieś liści pokrzyw czy chwastów miejscowych. Są też i tajemnicze stworzenia i o tym chciałem właśnie jeszcze coś bliżej powiedzieć. Bowiem jeżeli mówimy o fragmencie architektury, to trzeba powiedzieć o czymś jeszcze drobniejszym, o jakimś mikrofragmencie. Oto jest jedna płycina pomiędzy dwoma oknami, gdzieś hen, wysoko ponad gzymsem. Nikt na to nie zwraca uwagi, gdy tymczasem tam właśnie wysoko jest miejsce, w którym rzeźbiarz kazał od lat trwać takiemu fantastycznemu stworzeniu, które trudno powiedzieć, czym jest, czy bazyliszkiem, czy smokiem. Ma łapy kosmate i pazury na nich, ma skrzydła, które przypominają czasem skrzydła orła, a kiedy indziej skrzydła nietoperza. I tutaj znów łapy tylne i ogon przedziwnie zwinięty, związany jak gdyby. To wszystko toni niejako i ginie w splotach fantastycznych roślin. Gdzieś tam jeszcze u góry można zobaczyć profil. Trudno powiedzieć, zwierz to jest czy człowiek. Wszystko razem stwarza jakiś urokliwy, fantastyczny świat zamojskich ozdób.